Dzień dobry kochani, witajcie na moim kanale w nowym filmiku. Dzisiejszy filmik to ulubieńcy kwietnia i w tym koszyczku właśnie przygotowałam sobie kosmetyki, które bardzo chętnie i często używałam w kwietniu. Ten filmik jest troszeczkę spóźniony, bo już jest prawie połowa maja, ale jak wiecie, miałam aparat, którym nagrywam, w naprawie i dopiero go w tym tygodniu odzyskałam i już naprawdę nie mogłam doczekać się weekendu, kiedy właśnie siądę przed kamerą i będę mogła dla Was nagrać tych ulubieńców. Także, żeby już nie przedłużać, zapraszam na dalszą część filmiku. Zacznę, kochani, od pokazania Wam kosmetyków do pielęgnacji, bo tych kosmetyków jest mniej niż kosmetyków kolorowych, które zostawię na potem. I na pierwszy rzut idą dwa bardzo fajne kosmetyki pod oczy. Jest to krem Bobbi Brown Eye Repair Cream. Jest to na pewno dobrze Wam znany krem pod oczy, jeżeli nie z mojego kanału, to też z kanału innych dziewczyn, które go serdecznie polecają. Ja używam ten krem od ponad 2 miesięcy i obydwiema rękoma i nogami podpisuję się pod każdą pochlebną opinią na temat tego kremu. Uwielbiam go za wszystko, za taką treściwą, masełkową, bardzo komfortową formułę, za to, że przepięknie wygładza linie zmarszczkowe pod oczami, odżywia skórę i ją delikatnie rozjaśnia. Ten krem używam głównie w pielęgnacji dziennej, zwłaszcza pod kosmetyki, które nakładam właśnie na skórę pod oczami, czyli wszelkiego rodzaju korektory. A że ostatnio testowałam bardzo dużą ilość różnych korektorów, to ten krem naprawdę był niezastąpiony, dlatego że on przecudownie utrzymuje nawilżenie skóry pod oczami właśnie nawet pod takimi bardzo ciężkimi korektorami. Ja myślę, że ten krem będzie się u Was sprawdzał zarówno w pielęgnacji dzienne, jak i wieczorne. Jeżeli nie lubicie takich masełkowych, dość treściwych formuł, to polecam go jako pielęgnację nocną. Będziecie na pewno bardzo zadowolone. U mnie natomiast w pielęgnacji nocnej ostatnio króluje olejek witaminowy, koktajl pod oczy na noc z witaminą A, E i C, a także z retinolem marki Yossi. Ja tę markę już też niejednokrotnie gdzieś pokazywałam tutaj na moim kanale. Bardzo ją lubię i też serdecznie polecam peelingi do ciała, masła do ciała, ale ostatnio moje serce skradł właśnie ten koktajl witaminowy. Ja ten kosmetyk, to jest taki olejek, ja go używam w pielęgnacji wieczornej. Niewielka ilość wystarczy do tego, żeby pokryć skórę pod oczami. Ja go zużyłam około pół opakowania, a używam regularnie też już od 2 miesięcy. Uwielbiam za wszystko, a przede wszystkim za bardzo spektakularne działanie rozświetlające skórę pod oczami, a także działanie przeciwzmarszczkowe, bo po około 2 tygodniach takiego regularnego, sumiennego używania właśnie na wieczór, zauważyłam, że rano po przebudzeniu moje linie zmarszczkowe są dużo płytsze i to był naprawdę taki wielki wow. Także bardzo serdecznie polecam, jeżeli szukacie jakiegoś fajnego kosmetyku w bardzo przyzwoitej cenie, o bardzo dobrym działaniu, to polecam ten olejek Yossi. Koszt to jest około 100 zł, więc cena naprawdę bardzo dobra. Ja myślę, że 4 miesiące regularnego używania tego olejku to będzie takie maksimum, jeżeli chodzi o wydajność. Naprawdę, obydwa produkty pod oczy bardzo lubię, serdecznie polecam. Jeżeli szukacie czegoś fajnego, czy kremu, czy olejku, to myślę, że są to produkty godne uwagi. Kolejny kosmetyk to jest marka Kiehl's i świetne serum z aktywną witaminą C. Tutaj jest aż 12,5% tej witaminy. I to jest też kosmetyk, po którym widziałam bardzo spektakularne efekty, bardzo szybko, bo też po około 1,5 do 2 tygodnia. Na początku troszeczkę nie za bardzo odpowiadała mi formuła, bo ona jest dość tępa, nie daje takiego poczucia komfortu,
komfortu, jaki ja lubię w kosmetykach, zwłaszcza w pielęgnacji wieczornej, kiedy te kosmetyki, kremy otulają moją cerę. Tutaj w przypadku tego serum nie mam takiego uczucia. I tak troszeczkę na początku, może nie, że mnie to zniechęciło, ale tak z takim dystansem podeszłam właśnie do tego serum. Ale po 1,5 tygodnia też regularnego używania co wieczór zauważyłam naprawdę przecudowny efekt. Moja cera bardzo się rozjaśniła, ona się rozświetliła. Poza tym, pomimo tego, że właśnie ma taką trochę tępą formułę, rano skóra po przebudzeniu, słuchajcie, jest naprawdę w bardzo dobrym stopniu nawilżenia. Ja nie mam potrzeby po wstaniu z łóżka od razu iść do łazienki, zmyć kosmetyki, które nakładałam właśnie na noc i nakładać świeżą, nową pielęgnację, bo to serum naprawdę bardzo fajnie utrzymuje poziom nawilżenia. Super rozjaśnia, naprawdę ta cera wygląda zdrowiej, bardziej promiennie, a poza tym, słuchajcie, też zauważyłam znaczne wypłycenie się tutaj tych bruzd nosowo-wargowych. Także super kosmetyk, ja też nie pamiętam ceny, ale tutaj pod filmikiem na pewno wszystkie nazwy kosmetyków, które się w tym filmiku pojawiają, to także pokażę Wam i nazwy, i ceny. Trochę się zamieszałam, ale wiecie, o co chodzi. Marka Bumble & Bumble, jedna z moich ulubionych marek, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów. Myślę, że nie tylko moja, ale wiele dziewczyn, które ja znam, czy też które oglądam na YouTubie, czy tam blogi, czy obserwuję na Instagramie, wiem, że bardzo ceni sobie tę markę, bo produkty, które ja przynajmniej używałam, naprawdę bardzo dobrze się one u mnie sprawdzają. To jest suchy szampon. Ja generalnie nie sięgam po takiego typu produkty do odświeżenia włosów u nasady, ale chętnie używam je podczas stylizacji. Ja myję włosy codziennie, także u mnie problem przetłuszczania się raczej nie występuje. Ja przynajmniej nie zdążę tego zaobserwować. Jest to suchy szampon, który przepięknie pachnie i to jest jedna z jego takich dużych zalet. Większość szamponów, które ja gdzieś tam używałam, suchych szamponów, niekoniecznie zapachowo mi pasowały. Natomiast to jest naprawdę perfumeryjny zapach, bardzo przyjemny. On nie jest nachalny, ale jednak nie jest to też taki typowy zapach suchych szamponów, który ja kojarzę. Ja używam głównie do stylizacji. Nie wiem, czy to już Wam mówiłam. Jeżeli nie, to się powtarzam, wybaczcie. Jeżeli tak, to się powtarzam, wybaczcie. I po umyciu włosów, po wysuszeniu, jeszcze tutaj właśnie tak delikatnie, z dużej odległości spryskuję sobie włosy przy nasadzie, po to, żeby one się fajnie odbiły od skóry głowy. Moje włosy są bardzo cieniutkie, jest ich dużo, ale cienkie i one też często są właśnie przyklapnięte tak przy skórze głowy. Ten suchy szampon idealnie mi je unosi, bardzo lubię ten efekt, poza tym też jak spryskam sobie na długości, to też później układając suszarko lokówką, też one są bardziej podatne. Dla wszystkich fanek suchych szamponów myślę, że będzie to bardzo fajny produkt, wart przetestowania, a dla tych z Was, które nie używałyście takich produktów, to też myślę, że warto zacząć od produktu, który jest może troszeczkę droższy niż inne znane mi szampony suche do włosów, ale na pewno się na nim nie zawiedziecie. I teraz, kochani, szybciutko przejdę do kosmetyków kolorowych. Też sobie przygotowałam tutaj kilka kosmetyków, które bardzo chętnie używałam w minionym miesiącu. Zacznę od podkładu. Jest to podkład Dior Forever Undercover. Jest to podkład, który ja zaczęłam testować jakoś jesienią zeszłego roku. Wtedy mi się ten podkład spodobał, ale bywały dni, kiedy moja cera wymagała lepszego nawilżenia przed nałożeniem tego podkładu, bo potrafił minimalnie, ale jednak przesuszyć te bardziej suche partie na mojej cerze. I ja wróciłam do niego właśnie w zeszłym miesiącu. Trochę tak z potrzeby, bo akurat skończyłam dwa podkłady, które używałam, Bobbi Brown i Yves Saint Laurent. I tak jakoś chciałam sobie coś innego niż też mój ulubiony WR w wersji nude. Po prostu
prostu poużywać czegoś nowego, bo ostatnio używałam najczęściej Estée Lauder WR-a i właśnie postanowiłam, że wrócę do tego podkładu i słuchajcie, ja w nim jakby na nowo odkrywam jego moc. Teraz w takie cieplejsze dni, a nawet w te bardziej upalne, które też miały miejsce, on mi się świetnie sprawdzał i w te dni moja cera nie wymagała dodatkowego nawilżenia, bo ja też celowo sobie go testowałam tak przy takiej normalnej pielęgnacji, niekoniecznie super nawilżającej. I teraz ten podkład świetnie się u mnie sprawdza, on przepięknie wygląda na cerze. Ja w dzisiejszym makijażu też mam ten podkład i używam odcienia 010. On na jesień był troszeczkę za ciemny. Ja wiem, że to jest bardzo jasny kolor, ale mimo wszystko on na mojej cerze trochę ciemniej wyglądał, niż bym sobie tego życzyła. Teraz już gdzieś tam moja szyja złapała trochę słońca i ten podkład naprawdę bardzo ładnie współgra z kolorytem mojej skóry na szyi. Bardzo dobrze mi się nosi, ma średnie krycie. Oczywiście to krycie można zbudować, dokładając kolejne warstwy i najładniej wygląda nałożony beauty blenderem. Także fajnie, że do niego wróciłam, cieszę się, zużywam go. Zostało mi go też już około połowa opakowania, więc później będę kombinować, czy coś nowego, czy jednak pozostanę właśnie przy tym Diorze na lato, które mam nadzieję, że zbliża się już do nas dużymi, dużymi krokami. Pozostając jeszcze przy makijażu twarzy, Instamark, Marc Jacobs Beauty, jedna z moich ulubionych marek, marka dostępna w perfumeriach Sephora na wyłączność i produkt, który używam ostatnio bardzo, bardzo często. Jest to produkt, o który też mnie często pytacie, jeżeli chodzi o makijaż, jak pokazuję właśnie na Instagramie, a co masz na policzkach. I to jest najczęściej Instamark w zestawieniu kolorystycznym z numerem 40. Najczęściej używam z tego zestawu tego pudru brązującego w moim dzisiejszym makijażu, też go możecie zobaczyć. Bardzo fajny, chłodny odcień, ale nie daje takiego efektu zasinienia, sinych policzków, zasinień, bo często takie kolory, jak jest zbyt duża pigmentacja, to one właśnie na moich policzkach wyglądają sino. Natomiast ten absolutnie nie, uwielbiam go. Używałam go i bardzo często jesienią i teraz na wiosnę też do niego wróciłam. Ten kolor żółty też fajnie nadaje się do ugruntowania korektora pod oczami, nie przesusza. Z tego co pamiętam, on, ten produkt też ma witaminę A i C w swojej formule, więc też trochę pielęgnacji jest w tym produkcie zawartej. Występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Ja kilka dni temu na blogu wrzuciłam publikację, także zostawię pod filmikiem Wam link, w którym właśnie pokazuję wszystkie trzy zestawienia kolorystyczne Instamarka, marka Jacobsa. Bardzo fajne, poręczne, takie kompaktowe opakowanie i to, co też w nim bardzo lubię, to jest duże lusterko, więc swobodnie gdzieś w podróży czy na wyjazdach sprawdza się również właśnie to lusterko. Samo opakowanie też jest bardzo przyjemne. Oczywiście przecieram, bo ręce kremowałam przed nagrywaniem kremiku, przed nagrywaniem filmiku i troszkę może wypalcowane jest. Bardzo ładne, wąziutkie, więc do każdej kosmetyczki na pewno się wciśnie. Kolejny ulubieniec kwietnia to Dandelion i tym razem, kochani, nie mój ulubiony rozświetlacz, a róż. Słuchajcie, jest to w ogóle moje odkrycie i chyba będzie to też odkryciem roku. Przepiękny odcień, bardzo taki subtelny, przygaszony róż. Jest to kolor, którym na pewno krzywdy sobie nie zrobicie. Myślę, że jest to kolor, który pasuje do każdego typu urody, do każdej karnacji. Kolor można sobie budować, ale na pewno nie osiągniemy nim jakiegoś takiego bardzo rumieńca. No dobra. Jest to kolor, który przepięknie wygląda zarówno w ciepłym makijażu oka, jak i w chłodnym. Ja naprawdę jestem zakochana w tym odcieniu. Polecam Wam go serdecznie sprawdzić, bo jest to kolor, który uważam, że w każdej kosmetyczce powinien być. Bardzo bezpieczny, przyjemny kolor, który dodaje takiego dziewczęcego, nienachalnego uroku.
Zostały mi dwa kosmetyki do makijażu oka. Zacznę od pokazania Wam cieni. Palety, takiej malutkiej, też kompaktowej paletki cieni. Jest to marka Smashbox i zestawienie kolorystyczne Nudie Peak Light. Ja uwielbiam tę paletę, chociaż jak Wam zaraz tutaj ją pokażę, ona może wydawać się jakoś taka mało nadzwyczajna, mało wyjątkowa. Natomiast to zestawienie kolorystyczne jest dla mnie idealne. Jest bardzo fajny, taki waniliowy, jasny cień, matowo-satynowy. Jasny brąz i ciemny brąz. Idealna paletka do dziennego makijażu, ale również i do wieczorowego, takiego smoky, dlatego że tym ciemnym, który jest bardzo dobrze napigmentowany, możemy sobie mocniej zaznaczyć oko. Jest to paleta, którą uważam, że też jeżeli zaczynacie swoją przygodę z makijażem albo chcecie mieć jakąś taką bardzo uniwersalną, małą paletę cieni, to jest to właśnie ta paleta. Cienie są bardzo dobrze napigmentowane, świetnie się blendują, nie obsypują się i wytrzymują na powiece przez cały dzień noszenia makijażu. Ja nakładam cienie na korektor, chociaż ostatnio też zaczęłam trochę bazy używać, ale na korektorze bardzo lubię, dlatego że korektor też często wyrównuje mi koloryt skóry na powiekach, która jest u mnie dużo ciemniejsza. Bardzo fajna paleta, świetne cienie. Ja też na blogu zostawię Wam oczywiście linki. Pokazywałam kilka makijaży innymi paletami z tej serii, także jeżeli macie chęć zobaczyć jeszcze inne palety, to odsyłam Was oczywiście pod filmikiem do linków odnoszących się do tych wpisów. I drugi kosmetyk do makijażu oka, jest to marka Sisley, moja ukochana marka, co zaznaczam zawsze i chyba do końca życia będę to mówić. Uwielbiam tę markę nie tylko za pielęgnację, ale także za kosmetyki kolorowe, chociaż za pielęgnację trochę bardziej. Troszeczkę kosmetyków kolorowych w tej marce mi brakuje, częściej pojawiają się jakieś nowości pielęgnacyjne, a szkoda, bo makijaż jest również na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Kredki, nowe kredki, są to kredki, już Wam też powiem nazwę, pomimo tego, że ona zaraz się gdzieś tutaj pojawi. Phytocol Star Waterproof i tutaj akurat kolor, który najczęściej używałam, jest to Mystic Blue. Bardzo fajny taki odcień granatu z takimi delikatnie iskrzącymi się drobinkami, ale one są naprawdę subtelne, to oko nam absolutnie nie będzie świecić. Kredki są bardzo mięciutkie, jeżeli chcemy sobie ją rozetrzeć, to też nie ma problemu, ale oczywiście nie należy czekać jakoś zbyt długo z tym rozcieraniem, bo one zastygają. Ale jeżeli nałożymy i małym pędzelkiem zaczniemy ją rozcierać, to też bardzo, bardzo fajny efekt dają. Te kredki tak naprawdę same prowadzą kreskę na oku, nie trzeba, wydaje mi się tak przynajmniej, że nie trzeba jakiejś sprawnej ręki, żeby ładną, cienką czy też grubszą kreskę wykonać. Bardzo fajne, dostępne są w 8 kolorach i u mnie na blogu ruszy się właśnie także publikacja ze wszystkimi odcieniami tych kredek w makijażach, także też Was już bardzo serdecznie zapraszam. Kochani, jeżeli chodzi o kosmetyki pielęgnacyjne, kolorowe, to już wszystko. Został mi do pokazania jeszcze jeden kosmetyk. Są to perfumy, zapach Jo Malone London. Uwielbiam ten zapach, bardzo taki świeży zapach. Zapach trochę takiego lasu, świeżo zbieranych jeżyn. Ja też nie pamiętam dokładnie wszystkich składników zapachowych, jakie występują w tych perfumach. Ale możecie sobie sprawdzić to na stronie Douglas Online, bo jest to marka, która występuje na wyłączność w perfumeriach Douglas. I też oglądając moje inne filmiki, wiecie, że ja od jakiegoś czasu jestem wielką fanką tych zapachów. Uwielbiam je, uwielbiam łączyć ze sobą te zapachy, bo jest to też marka, która tworząc te zapachy, też sugeruje od razu, który zapach, z którym można sobie łączyć, ale oczywiście te wszystkie kombinacje,
kombinacje, które są takie nasze, indywidualne, myślę, że też są bardzo fajne, wyjątkowe, bo są po prostu nasze. Zaglądając na stronę Douglasa, wybierając jakiś zapach, to oczywiście pod opisem jest też sugestia marki, który zapach z jakim fajnie by było połączyć, żeby uzyskać bardziej świeży albo bardziej otulający zapach. No, kombinacji jest naprawdę dużo. Ja sama już mam kilka tych zapachów i cały czas kombinuję, cały czas sobie inaczej je łączę. Zapachy bardzo trwałe, bardzo takie wyjątkowe, inne. Są to zapachy, których ja nie jestem w stanie porównać do żadnych innych zapachów z innych znanych mi marek. Także Jo Malone, Blackberry and Bay, bardzo fajny zapach, świeży, taki iście wiosenno-letni. Jeżeli szukacie nowego zapachu, zapachu na lato, to też polecam Wam go serdecznie sprawdzić. Kochani, ja Wam bardzo dziękuję za czas spędzony dzisiaj ze mną. Jeżeli któryś z moich kosmetyków jest i na Waszej liście ulubieńców, to dajcie mi oczywiście znać w komentarzach. A może któryś z kosmetyków Was jakoś szczególnie zainteresował, to oczywiście też jestem chętna do dalszych rozmów na jego temat. Życzę Wam samych pięknych nadchodzących dni, słonecznych, ciepłych, z radością w sercu, z miłością, bo ta jest najważniejsza oczywiście, samych wspaniałych, życzliwych, dobrych ludzi wokół. Ściskam Was najcieplej, z najlepszą energią i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Buziaczki, pa, pa!